Witam na kanale Explore Passion. Jak zwykle w tym materiale chciałbym Was zaprosić do oglądania kolejnej relacji z moich poszukiwań na Bawarii. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym podzielić się z Wami niesamowitą informacją. Otóż nasz wspólny kolega, detektorystyczny kolega Sławomir Kwiecień, administrator facebookowej grupy Pozytywna Grupa Detektorystyczna BE, znalazł złoto Bawarii. Jest to złoty skarb, czwarta moneta na świecie. Coś niesamowitego, jak do tej pory znaleziono tylko 3 egzemplarze, Sławek trafił czwartą. Oczywiście tej całej sytuacji towarzyszyły niesamowite emocje, które koniecznie musicie zobaczyć sami. Nie wiem, co powiedzieć normalnie. Dasz dół, kochani, dasz dół. Chodź, a wychodzisz. Pierwsze marzenie moje takie. Jasna dupa. To chyba ukryta kamera jakaś jest. Jak mi się kurwa rączki trzęsą. O, przepraszam. Jasna dupa. Dobra, nie, kurwa, muszę ochłonąć. Muszę. Jak sami widzieliście, emocje sięgały zenitu. Jeszcze raz, Sławku, gratulacje dla Ciebie. Dasz dół, a przechodząc do samej monetki, jest to gulden, oczywiście złoty gulden, który był bity w latach 1400 do 1410. Na awersie widzimy tutaj postać świętego Jana, natomiast na rewersie jest, można powiedzieć, orzeł wraz z herbem Bawarii. Oczywiście Sławek zgłosił monetę do odpowiednich organów na Bawarii. W tej chwili trwają rozmowy nad wykupem od Sławka przez lokalne muzeum, przez muzeum z Bawarii, tej monety za okrągłą sumkę 8000 zł. Poszukiwania na srebrnej łące w Bawarii lub jak kto woli na Bawarii. Myślę, że ten spór musiałby sam Miodek rozstrzygnąć, ale ja nie o tym. Jak widzicie, dzisiaj znowu w terenie postanowiłem wrócić tutaj na tą łąkę, ponieważ cały czas mnie tutaj ciągnie i cały czas coś tu wychodzi. No, wyszły już 4 srebra, więc dlaczego nie wrócić tutaj kolejny raz. Ostatnio szedłem po tej łące, teraz właśnie w tamtą stronę. Dzisiaj idę po tej. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdzie coś ciekawego. Tymczasem niestety, jak do tej pory, spójrzcie sami, mamy dwa fragmenty podkowy. Piękną obrączkę. Jakiś kapsel. Mamy jakieś fragmenty blachy. Ewidentnie to jest jakieś okucie od drzwi lub czegoś w podobie. Fragment starej łyżki. I taki duży kawałek jakiegoś materiału. Odkładam to na razie tu na bok, na drodze. Później to będę sprzątał. No i lecę dalej, bo mam fajny sygnalik. Mam nadzieję, że dzisiaj wyjdzie parę ciekawych fantów, więc będę miał szansę Wam je zaprezentować. No nic, trzymajcie się do następnego dołeczka. Deusik pokazuje 86. No cóż, tylko sprawdzić. Jedziemy z tym. No. Po raz pierwszy dzisiaj taki fajny sygnał, więc postanowiłem to trochę sfilmować. No zobaczymy. No coś małego, albo z drugiej strony. No co jest? No gdzie jesteś, pani? Bawię się już z tym długi czas i nic nie wychodzi. Nie wiem, boję się to rozwalać, bo... O, coś jest w końcu. Bo nie chcę tego uszkodzić, bez względu na to, co to by było, bo to jest małe coś, a już nieraz się zdarzyło. Jest coś. Że uszkodziłem srebro. No i mamy srebro chyba, panowie i panie moje drogie. Jest jakiś hammer. Kurwa, pierwszy strzał? No dobra, nie pierwszy strzał, bo dzisiaj się nakopałem tutaj już. No jest. Dokładnie, teraz widzimy to w miarę wspólnie. Jak widzicie, ja troszeczkę gorzej widzę niż wy, bo mi tutaj słońce świeci. Ale tu jest jakiś najprawdopodobniej smok albo lew. Napisów nie jestem w stanie tutaj z tej strony rozczytać. Ale to jest piękny hammer, nie? To jest ewidentnie jakiś hammer bity młotkiem, bita młotkiem moneta. Druga strona prezentuje się też niesamowicie. Bardzo dobrze zachowana jest ta monetka.
Widzimy tutaj napis Land i 174. Monetka ta to dwa krajcary z 1742 roku. Upamiętnia ona objęcie władzy nad księstwem i miastem Neuburg przez Palatyna i elektora Karl Filip Theodor, który żył w latach 1724 do 1799. Właśnie w 1742 roku objął on władzę po wygaśnięciu linii hrabiów Palatynatów z Neuburga z powodu braku potomków. Dwa krajcary, które znalazł, były lokalną monetą, ponieważ ówczesny Neuburg an der Donau leży 25 km od miasta Ingolstadt i 15 km od miejsca, w którym ją znalazłem. Ja jestem zachwycony. Piękna sprawa. Tam w tym dołeczku jeszcze coś bije, więc zaraz to sprawdzę. Ja już się też tak nie podniecam, bo to jest kolejne srebro tutaj. Po prostu tutaj tak jest. To jest Bayern i to jest srebrna łąka. Kochani, myślicie, że tam coś jeszcze jest? Taki delikatny sygnał. Rozryłem ten dołeczek, ale to jest żelazwo. Czyli to sreberko było przy żelazwie. Gwóźdź, po prostu gwóźdź. Dziwię się w ogóle, że Deus potrafił tak przebijać na kolor. Nie wiem, no, że tak powiem, pozycję żelaza mam na 3. Także kurczę, powinien fajnie, pięknie pokazywać. Tym bardziej, że nie jest to ani zaokrąglone, no ani to nie jest żadną domieszką innych metali, więc dziwię się trochę. No, mamy kolejny sygnalik, Deus pokazuje. Dziwnie tak, od 54 do 72, ale kopniemy i sprawdzimy. No, już widzę. Tak mogłem się tego spodziewać. Albo tubka, albo folia, bo jak jest taki przerywany sygnał, to zazwyczaj tak jest. No i tym razem też w Deusie to się sprawdza. Chciałem wam pokazać coś takiego. Kolejny sygnał. Jest bardzo delikatny, taki fajny. Deus pokazuje 80. No teraz szedł do 60. Jest 84, no. Tak jest, sygnał jest już w bruździe i właśnie jest, też się ukazało waszym oczom i moim coś, czego wam wcześniej nie mówiłem. Otóż z tamtej strony były chaty i wychodziło tego mnóstwo. Z tej strony tej łąki nie było żadnych chat na mapie, a wychodzi tego masa. To jest po prostu, tutaj wychodzi tego mniej. Można powiedzieć, że w tamtych okolicach tej łąki na skraju wychodziło tego masa. Masa, po prostu masa. No, także to też jest dziwne, bo mapy nic nie pokazują, żeby coś stało, no ale jednak jakieś, kurcze, są fragmenty ceramiki, posadzki, płytek, nie płytek, różnego dziwnego innego dziadostwa, nie? No ale dobra, sprawdźmy ten sygnalik. Tak? Tak, chyba guzik jakiś. Tak jest, jakiś guziczek. O kurczę, dobra, zaraz będzie czyszczony, bo mi uciekł. No i cóż, moi drodzy, generalnie jestem zaskoczony, ponieważ to jest metal, to jest fragment śruby, bez dwóch zdań, to nie jest żaden guzik. Kolejny raz właśnie Deus mnie zaskakuje, ponieważ, no dobra, no kij z tego, że to jest okrągłe, ale powinien być, ewidentnie powinien pokazać jakoś w tym swoim pozycją żelaza, że ja znajduję trochę żelaza, chociaż powinno częściowo przebijać na żelazo. A sygnał był taki bardziej na kolor, praktycznie w ogóle na kolor, nie był wcale na żelazo, więc no, Deus, coś nie tak, kurczę, nie za bardzo, no ale dobra, no, wykopana śruba jest. Pokazuje ładnie 87, no sprawdźmy teraz Deusa. Zmieniłem pozycję żelaza na 2, mamy to chyba, tak? Tak jest, dziwnie przebijający sygnał, tu już lepiej. Dobra, no nic, tylko sprawdzić. Żelastwo, co? Znowu okrągłe żelastwo, tak? Znowu mnie zrobił Deus ciula. Kurczę, Deus. Grrr. Cholera, no. No ale dobra, teraz cię usprawiedliwiam, bo było naprawdę piękne kółeczko, nie? Także miałeś prawo jeszcze z dziurką. Miałeś prawo się pomylić, ale tamtego, kurczę, tej śruby to ci jakoś nie mogę darować. No dobra, lecimy dalej. No, no jak na razie dzisiaj tylko srebro i kurde samo żelastwo okrągłe. Tam było to sreberko. Ja tu mam kolejny sygnalik.
już jest w bruździe i tak właśnie, tak jak mówiłem wam wcześniej, pełno tego dziadostwa wyskakuje w dalszym ciągu. Nic, no cały czas sprawdzić to. Cóż tam jest w tej naszej bruździe? Słuchajcie, aj nie. Myślałem, że obrączka. Jest moniaczek, no fajnie. Jest kolejny moniaczek, ale najprawdopodobniej jest to adolfini. No tak jak wspomniałem, 10 rajświnningów z Adolfem. Można powiedzieć, niechlubna moneta niechlubnej ery. I tak samo jak ta era była zepsuta do cna, tak te monety też się szybko psują w ziemi. Jak nie wiem, czy wiecie, ale za czasów pana Adolfa monety zostały zmienione na monety z domieszką cynku. No i ten cynk niestety się tak w ziemi rozkłada. Znaczy niestety, bardzo dobrze, niech się go rozkłada jak najszybciej. Cholera, mi tutaj ktoś dzwoni. No, bo ja już nie chcę tego kopać, nie? W formie sprostowania 10 rajświnningów za czasów Adolfiniego wykonane było z aluminium i brązu, piąteczka z cynku, natomiast 2 rajświnningi również z brązu. Kolejny sygnalik. Jest coś już w bruździe. O, bije trochę jak na folię. O, gdzie jesteś? O, tu gdzieś. O, mówiłem. Albo na folię, albo na tubkę. No to dzisiaj poza tym sreberkiem to tragedia, nie? No ale kurczę, i tak zrobił srebro, zrobiło dzień, także ja tam nie narzekam. Jeszcze słoneczko wysoko. W końcu mam jakiś naprawdę interesujący sygnał. Taki delikatny, piękny, piskliwy. Ideus pokazuje 95. No i cóż, tym razem mamy taki fancik. Pokryweczka. Śmieję się troszeczkę, bo zastanawiam się, co ta pani niesie pod pazuchą. Wygląda to jak jakiś stożek z twarzą na końcu. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie taka pokryweczka. Deus tak pokazuje w miarę. Nie za wysoko, nie za nisko. Ja tak lubię. O, 70 pokazuje. No, tu jest. Aż przycichłem, bo nie mam pojęcia, chyba moniak, ale jest poszarpany, strasznie przez lemierz. Kurczę, ale lipa. No dobra, zaraz wyczyszczę i pokażę. No i tak to wygląda, jedyneczka Adolfowa zniszczona i bardzo dobrze. Ja naprawdę nie lubię tych monet, że tak powiem, tych z cynku, z tej, że tak powiem, z tego okresu niechlubnego. I znów muszę sprostować, bo jak się okazuje, jeden rajświnning za czasów Adolfiniego z 1936 roku został wykonany podobno z brązu. Dlatego zastanawiam się, dlaczego rzekome monety z brązu tak szybko i w taki destrukcyjny sposób rozkładają się w ziemi. Moi drodzy, naprawdę wspaniały. 75 i tak dalej, trochę w górę, trochę wyżej, trochę niżej. Jest moniak kolejny. Znowu chyba Adolf. Tak jest. A więc tak wygląda dyszka Adolfowa. Kolejna już. Druga na tym polu. Na tej łące. Jeszcze jedyneczka wpadła. A więc kolejna znajdka. Nie filmowałem tego, bo tak dosyć biło niestandardowo, że tak powiem. Trochę na żelastwo, trochę na kolor. No i takie coś się pięknego pojawiło. Jakaś gałka, można powiedzieć, nie wiem, od szafki, czy gałka, czy jakby to nazwać. W każdym bądź razie coś w ten deseń. Ciekawa znajdka. No w końcu jakiś krążek. Co prawda jest to miedziuszka. I już widzę, że to jest monetka cesarstwa. Najprawdopodobniej jeden rajświnning. Nie, piąteczka. Piąteczka z czasów cesarstwa. Także bardzo fajnie. Obczyszczę i pokażę. Mamy piąteczkę, co prawda jest już młodsza, bo 1907 rok, ale to jest jeszcze cesarstwo Niemiec, także bardzo na pewno cieszy ta monetka. W porównaniu z tymi Adolfiniami to jest piękność. Się późno robi, naprawdę przeszedłem spory kawał tej łąki, długo nic.
nic naprawdę ciekawego. O proszę. Ale mam jakiś ładny, ładny sygnał. Kurczę. No to ciekawa ciekawostka. No w końcu coś ciekawego tutaj. Będziemy sprawdzać. Będziemy czyścić. Super. Fajna znajda. Jest to ewidentnie z miedzi. Okej. Super. Ostatni doleczek dzisiaj, więc pozwolę sobie to sfilmować. O, tu. Coś większego? O, tak to wygląda. Wydawać by się mogło, że taka zwykła znajda, jakiś dekiel. Może do mleka, czy coś w podobie. Ale widzimy tutaj rok założenia firmy najprawdopodobniej. 1822, także pójdzie do czyszczenia, na pewno opowiem coś więcej na temat tej znajdy, bo sam jestem ciekaw. Przeglądając wujka Google, niestety nie natrafiłem na żadną informację na temat tego dekla, ale wystarczyło, że przetłumaczyłem na język polski napisy, które widnieją na tym deklu i okazuje się, że były to kiełki ryżu pakowane hermetycznie, próżniowo, bez konserwacji chemicznej. A więc taka ciekawostka, generalnie nic mi to nie mówi, nie wiem jak Wam, bardzo mnie zastanawia tylko ta data, która widnieje na tym deklu, rok 1822, i tym akcentem zakończę ten materiał. Jeśli spodobał Ci się ten film i doceniasz moją pracę, zostaw ślad po sobie, subskrybuj kanał. Zapraszam do kolejnych materiałów. Pozdrawiam, cześć!